Przywódcy wszystkich państw i wszystkie narody świata są ograniczone przez geografię. Cała światowa geopolityka, wszystkie wydarzenia, wojny, konflikty, sojusze i rozwój gospodarczy poszczególnych państw determinowane są przez góry, rzeki, morza, pustynie, klimat i zasoby naturalne. Geografia nie jest oczywiście jedynym czynnikiem. Dochodzi jeszcze historia, zaludnienie, obszary kulturowe, języki itd. Jednakże nie rozumiejąc geografii, ciężko jest zrozumieć światowe wydarzenia, ludzi, idee i ruchy społeczne. Geografia jest jednym z czynników, dlaczego Rosja ma obsesję na punkcie Krymu i dlaczego zaatakowała Ukrainę. Dlaczego Ameryka została światowym mocarstwem. Dlaczego Chiny chcą rzucić jej rękawice. I dlaczego państwa europejskie w wielu kwestiach nie mogą się dogadać. Ten film oparty jest na książce Więźniowie geografii, Tim Marshall. Geopolityka jest też jednym z wielu tematów poruszanych na 15. Europejskim Forum Gospodarczym Łódzkie 2022, które odbędzie się w dniach od 14 do 16 grudnia w hotelu Vienna House Endels Łódź. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zapisać się możesz na stronie www.forum.lockie.pl. Link zostawiam w opisie pod filmem. Światowe wydarzenia, takie jak atak Rosji na Ukrainę, rodzą oczywiście wiele zagrożeń, ale też wyzwań i możliwości. Tam, gdzie dzieje się ludzka tragedia, tam są wielkie potrzeby, a tam, gdzie są potrzeby, tam są też możliwości. W panelach wystąpień na forum gospodarczym temat ukraiński będzie oczywiście poruszany w kontekście gospodarczym i biznesowym. Będzie też wiele innych tematów. Świat się zmienia, a ty powinieneś za nim nadążać, drogi widzu. Bierz zatem udział w takich merytorycznych wydarzeniach. Wejdź na stronę internetową i sam zobacz bogaty program i ambitne tematy, jakie będą poruszane. Aby uczestniczyć w forum organizowanym przez województwo łódzkie, nie musisz nigdzie jechać. Forum ma formułę hybrydową, a więc stacjonarne wystąpienia połączone są z transmisją online. Wystarczy się zarejestrować. Wracamy do naszego tematu. Wielkie lasy, jeziora i rzeki, rozległa, zamarznięta tundra, stepy i tajga, od Europy aż do krańca Azji. Co by nie powiedzieć o Rosji, zajmuje ogromny obszar i to zakorzeniło się w naszej świadomości. Mają tyle terenów i złóż naturalnych, a jednak wciąż chcą czegoś jeszcze. Rosja przedzielona jest górami Ural, które są także granicą Europy oraz Azji. Na zachód od Uralu znajduje się część europejska Rosji, gdzie granice sięgają Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Na wschód rozciąga się Syberia i azjatycka część Rosji. Rosyjscy przywódcy od stuleci spoglądają we wszystkich kierunkach, głównie jednak koncentrują się na zachodzie, na części europejskiej. To tam znajduje się serce Rosji ze stolicą w Moskwie. Co prawda 75% terytorium Rosji leży w Azji, jednak mieszka tam tylko 22% jej populacji. Ten obszar to prawdziwa skrzynia skarbów z wieloma minerałami oraz złożami ropy i gazu. Te tereny są jednak trudne i niedostępne, a ziemia zamarznięta przez wiele miesięcy. Przywódcy rosyjscy od stuleci prowadząc swoje wojny liczą na ziszczenie się wielkiego rosyjskiego snu o stałym dostępie do portu ciepłowodnego, gdzie woda nie zamarza na zimę i który daje całoroczny dostęp do najważniejszych międzynarodowych szlaków handlowych. Porty znajdujące się w Arktyce zamarzają na kilka miesięcy w roku. Największy port nad Oceanem Spokojnym we Władywostoku skuty jest lodem przez kilka miesięcy i otoczony wodami Morza Japońskiego, będącego w całości pod kontrolą Japończyków. Wypłynięcie z Bałtyku strzeżone jest przez Danię i Norwegię, członków NATO. Zostaje jeszcze Morze Czarne. Nie jest ono idealnym rozwiązaniem, bo wypłynięcie na międzynarodowe szlaki handlowe strzeżone jest najpierw przez Turcję, także członka NATO, a następnie trzeba jeszcze dostać pozwolenie na przepłynięcie kanału Suezkiego, by uzyskać dostęp do Oceanu Indyjskiego lub przeprawić się przez cieśninę gibraltarską, by wypłynąć na Atlantyk. Sporo zachodu, no ale dobre i to. Rosja oczywiście posiada swój czarnomorski port w Noworosyjsku, który jednak nie ma warunków dla portu głębokowodnego. Przegrywa on w konkurencji z portem w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim, który może przyjmować większe statki o głębszym zanurzeniu. Sewastopol znajdujący się na Krymie jest zatem dla Rosji jedynym znaczącym portem ciepłowodnym.
Dopóki w Kijowie był rząd prorosyjski, dopóty Rosja akceptowała dzierżawę tego portu. Gdy jednak składający hołd Moskwie Wiktor Janukowycz został odsunięty od władzy, Rosja dokonała aneksji całego Półwyspu Krymskiego. Kolejna odsłona tego, jaką Rosja ma chrapkę na zwiększanie kontroli nad Morzem Czarnym, widać podczas tej wojny, gdy siłą utorowała sobie drogę lądową na Krym, podczas blokady morskiej portu w Odeście i próbie całkowitego odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego. Dałoby to im stały dostęp do portów ciepłowodnych. Dlatego właśnie Rosji tak zależy na Krymie i między innymi dlatego dokonała inwazji na Ukrainę. Oczywiście są jeszcze inne powody, ale tak to wygląda przez pryzmat geografii. Nie ma znaczenia, czy w Rosji panuje carat, komunizm czy oligarchia. Porty zawsze będą zamarzać, a ona zawsze będzie spoglądać na Morze Czarne, które daje dostęp do międzynarodowych morskich szlaków handlowych. Choć USA składają się z 50 odrębnych stanów, to tworzą one jeden naród. Więzi między nimi są silniejsze niż te pomiędzy państwami Unii Europejskiej. W Europie mamy dużo większe poczucie własnej narodowości i odrębności kulturowej i językowej. Stany Zjednoczone mają swobodny dostęp do dwóch oceanów, Atlantyku i Pacyfiku, potężną marynarkę wojenną, sieć baz wojskowych, portów i lotnisk na całym świecie, no i państw sojuszniczych. Dzięki temu pod kontrolą Amerykanów znajdują się międzynarodowe morskie szlaki handlowe. Kontrolują więc światowy przepływ towarów w stopniu, jakiego nie ma żaden inny kraj. Między innymi to odróżnia Stany Zjednoczone od ich głównych rywali, Chin i Rosji. Chiny od strony morza otoczone są łańcuchem amerykańskich sojuszników, takich jak Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Malezja, Indonezja, Singapur i Australia. Natomiast Rosji, jak już się dowiedziałeś, brakuje dostępu do portów ciepłowodnych. Oczywiście geografia nie jest jedynym sprzyjającym Stanom Zjednoczonym czynnikiem. Na ich światową dominację złożyły się jeszcze wygrana II wojny światowej, do której Amerykanie włączyli się w dobrym dla nich momencie, czy ustanowienie dolara jako waluty w międzynarodowym handlu i rozliczeniach. Jeszcze kilka innych ciekawostek. W przeciwieństwie do Europy i Japonii, populacja USA nie starzeje się. Ameryka jest popularnym kierunkiem emigracyjnym wśród wykształconych ludzi i nie jest zagrożona zjawiskiem drenażu mózgów. A w rankingu szanghajskim z 2022 roku aż 32 uniwersytety z USA zajmują pierwsze miejsca na 54 kierunkach studiów. Współczesny świat z wszystkimi zaletami i wadami bierze swój początek w Europie. To tutaj narodziło się oświecenie i rewolucja przemysłowa. To stąd odkrywcy wyruszali w świat. Na sukces Europy wpłynęło kilka czynników geograficznych. Ukształtowany przez prąd zatokowy klimat zapewnił odpowiednią ilość opadów oraz właściwy rodzaj gleby, co sprzyjało prowadzeniu upraw na dużą skalę. Praca jest możliwa przez cały rok, nawet w środku lata. Z kolei w zimie jest ciepło na tyle, by praca nie stała się niemożliwa. Takie dogodne warunki spowodowały wzrost europejskiej populacji. Nadwyżki zbiorów można było przeznaczyć na sprzedaż, co prowadziło do powstania ośrodków handlowych, a następnie rozwoju miast. Dało to ludziom możliwość zajmowania się nie tylko produkcją żywności, ale też rozwijania idei i technologii. Układ geograficzny całej Europy, jej góry, rzeki i doliny stanowią wyjaśnienie, dlaczego powstało w niej tak wiele państw. Na Półwyspie Iberyjskim, odgrodzonym Pirenejami od reszty Europy, utworzyły się Hiszpania i Portugalia. Francja też jest ukształtowana przez naturalne bariery – Pireneje, Alpy, rzekę Ren i Ocean Atlantycki. Półwysep Apeniński to Włochy, odgrodzone od północy Alpami. Wielka Brytania to osobna wyspa. Europa zatem przez tysiąclecia rozwijała się w wielu punktach jednocześnie, czego skutkiem jest zróżnicowanie narodowościowe, kulturowe i językowe. Każdy region ma też swoją własną, odrębną historię i doświadczenia z sąsiadami. To zupełnie inna sytuacja niż w Stanach Zjednoczonych, które są o wiele bardziej jednolite. W środkowej części naszego pięknego kontynentu, na nizinie środkowoeuropejskiej, znajduje się nasz piękny kraj – Polska. Nizina środkowoeuropejska ma kształt klina i rozciąga się od północno-zachodniej Francji, przez Belgię, Holandię i północne Niemcy, niemal przez całą Polskę od Bałtyku aż po Karpaty, a następnie rozszerza się, obejmując swym zasięgiem europejską część Rosji, aż po góry Ural.
To właśnie tym kierunkiem z zachodu na wschód i z powrotem podążało wiele europejskich armii. Polacy, Szwedzi, Francuzi, Rosjanie i Niemcy. Na naszym kontynencie zawsze iskrzyło. Zróżnicowanie, dzięki któremu Europa rozwijała się w wielu punktach jednocześnie, które dało Europie sukces, rozwinęło handel, wymianę myśli i technologii, pozostaje niezmienne do dnia dzisiejszego. Oby było motorem do dalszego rozwoju, a nie podziału i kłótni. Taki właśnie obraz światowej geopolityki rysuje nam geografia. Bez jej znajomości wielu światowych wydarzeń nie da się zrozumieć. Są oczywiście jeszcze inne regiony i problemy do omówienia. Dlaczego wpływy Chin cały czas rosną? Dlaczego Afryka jest rozkradana z bogactw naturalnych? Dlaczego Bliski Wschód jest wciąż niespokojny? I czy świat zmierza do konfliktu o Arktykę? Jeśli chcesz się dowiedzieć zależności, kto, gdzie, z kim i dlaczego, to link do omawianej książki oraz link do forum gospodarczego zostawiam w opisie pod tym filmem.